1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybucha Powstanie Warszawskie. Przez 63 dni największego zrywu wolnościowego w historii II wojny światowej poległo około 200 tysięcy osób. W 73. rocznicę tego wydarzenia Polacy oddają hołd walczącym o wolność. My uważamy, że powinniśmy tutaj być i jesteśmy. W ramach uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego utworzyli żywy znak Polski Walczącej. Inicjatorem akcji, która od 3 lat odbywa się na rynku miasta, jest Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci. Tak jak widać, mamy tutaj i ludzi niezrzeszonych w żadnych organizacjach, ludzi młodych, starszych, i to jest taki fajny punkt, gdzie można właśnie zjednoczyć różne organizacje, różne pokolenia i oddać wspólnie cześć bohaterom. Wśród około 150 osób, które wzięły udział w uroczystościach na Ostrowieckim Rynku, jak zawsze obecni byli harcerze i strzelcy. Nie może być inaczej, bo jako organizacja o charakterze patriotycznym, proobronnym zaznaczamy swoją obecność tak, aby dać również dobry przykład innym, których tutaj dzisiaj brakuje. O dobry przykład dbają też rodzice, którzy wraz ze swoimi dziećmi uczcili rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie wyobrażam sobie, jak jest taka akcja, żeby nas tutaj nie było. Też chcemy tak pokazać naocznie dzieciom, żeby wiedziały, żeby w tym wzięły udział, żeby też pamiętały później. A o pamięć trzeba dbać. Bohaterów wydarzeń sprzed 73 lat jest coraz mniej. Starsi odchodzą, przekazują młodszym wartości, które powinniśmy hołdować naprawdę. W 73. rocznicę Powstania Warszawskiego równo o godzinie 17 zebrani na płycie rynku z biało-czerwonymi flagami i zapalonymi racami stanęli w ciszy. Następnie odśpiewano hymn państwowy. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Wśród osób tworzących w Ostrowcu żywy znak Polski Walczącej znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i ostrowieccy parlamentarzyści, którzy doceniają samą inicjatywę i są dumni z mieszkańców, którzy z roku na rok coraz liczniej przybywają na patriotyczne obchody. To naprawdę bardzo budujące, że potrafimy upamiętnić rocznicę Powstania Warszawskiego, że potrafimy oddać cześć bohaterom tamtych czasów. Widać dużo młodych ludzi, to naprawdę bardzo dobry znak na przyszłość. Nie wyobrażałem sobie, że może mnie tutaj nie być. Jestem od samego początku, kiedy ten znak Polski Walczącej jest tworzony przez środowisko ostrowieckich patriotów i chwała im też za to, że tego się podjęli, że w taki sposób manifestują patriotyzm. Dalsze obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się w kolegiacie świętego Michała Archanioła, gdzie z udziałem członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej modlono się w intencji poległych i pomordowanych w powstaniu.